Dobra, nagrywa się. Witam was, moi drodzy, w drugim odcinku z serii LEGO Speed Champions. Za szybcy, za wściekli Nissan Skyline GT-R R34. Słuchajcie, montujemy dalej. Ostatnio skończyliśmy na stronie 17. Także póki co nasz coś, co nie przypomina samochodu, wygląda w ten sposób. No i właśnie to jest pierwsza rzecz, na którą warto tutaj zwrócić uwagę, słuchajcie. Te błotniki mają już nadruk i należy zwracać w instrukcji uwagę na to, który błotnik ma znaleźć się po której stronie. Bo na nim montuje się też jeden właśnie z takich elementów, taką właśnie kosteczkę tego koloru. Ja wam to ją pokażę. Coś takiego. Właśnie. No i trzeba po prostu w instrukcji patrzeć, który błotnik ma iść z tej strony. Także ten idzie z tej strony, a ten właśnie idzie z tej. Także to ma tutaj po prostu znaczenie w tym modelu. Dobra, jedźmy, słuchajcie, zatem dalej. Strona 17. Strona 18. No i tutaj potrzebne są teraz tak dwa takie niebieskie klocki. Po jednej stronie tutaj cyk. I tutaj po drugiej pyk. No i okej. To na razie odstawiamy i tutaj budujemy teraz, wydaje mi się, tylny zderzak już wraz z rurą wydechową. Tak więc potrzebna nam będzie do tego, słuchajcie, taka szóstka. Potrzebny nam będzie do tego też jeden taki właśnie element, który montujemy. Aha, to nie jest szóstka, to jest piątka. No, widzicie. Czyli piątka. Ten element montujemy tutaj. Następnie potrzebne będą nam dwa takie elementy. I dwa takie. Z tym, że właśnie różnica między tym a tym klockiem jest taka, że nie ma tutaj takiej tej nóżki, nie? Zawsze w LEGO były, pamiętam, takie klocki z tą właśnie nóżką, a dopiero później pojawiły się właśnie takie bez, nie? No i dobra, łączymy to tak. I tak. I montujemy to z jednej, jak i drugiej strony. Dzięki czemu powstaje nam coś takiego. No i słuchajcie, lecimy dalej, strona 20. A, i tutaj mamy właśnie te zawiasy potrzebne, także dobra, to idzie tak i tak. Następnie znowu potrzebne nam będą dwa takie, no i dwa takie jedynki, takie neony jakby. To idzie tak. I to idzie tutaj tak. I to idzie. Tutaj tak. I to idzie tak. Dobra. Następnie całość sobie tego obracamy bodaj w ten sposób. I potrzebne nam zaś będą dwa takie elementy, które montujemy w taki dziwny sposób, bo montujemy je właśnie tak. Do góry, wiecie, tak dziwacznie, w taki bardzo dziwny sposób. No ale ogólnie sami widzicie, że wszystko fajnie spasowane, nic o siebie nie zawadza. Ten klocek ma podparcie właśnie pod tym neonem, tak by. Nie wiem, nazywam to już, będę to po prostu nazywał już neonami. Ale tak, słuchajcie, na razie się to prezentuje. No i tutaj potrzebujemy dwóch takich zaokrąglających klocków spod spodu, także to będzie pewnie już na tylny właśnie zderzak. Pyk, pyk. Jedziemy dalej. I następnie potrzebna zaś jest taka piątka. Z jednym takim właśnie klockiem tutaj. To jest tak. Znowu potrzebny jest taki element.
No i mamy coś takiego. Następnie potrzebna jest właśnie ta dwójka. I na nim potrzebna jest właśnie taka chromowana kropeczka. Da, jest coś takiego. Znowu na to przychodzi kolejna taka piątka. Czyli zaś szczepienie dwóch płaskich klocków Lego ze sobą. A że później to rozszczepić, no to tylko jedynie separatorem albo czymś. Jedziemy dalej. Kolejna strona. Tutaj znowu potrzebne nam będą dwa takie elementy. No i dwa te zaokrąglające. No i teraz. Tak, mamy to. I tutaj tak. To idzie na tą stronę. A to idzie na tą stronę. Następnie potrzebny nam będzie taka właśnie trójka. Tu jest napis Lego, także mam pewność, że to jest góra klocka. Czyli tak jak to teraz trzymam, no to mam pewność, że to jest góra klocka, więc jak będę kleił naklejki, to będę wiedział, że góra klocka jest tutaj, a tu jest dół. Pod spodu, jak się popatrzę, no to tam jest ten napis Lego pod klockiem, nie? Też zawsze zwracam na to uwagę właśnie, nie? Tak, żeby, wiecie, po prostu nie przykleić naklejki do góry nogami, nie? No i słuchajcie, mamy jeszcze właśnie nic innego jak właśnie ten chromowany, ogromny, kurde, powiedziałbym wręcz wydech. No, to już jest konkret. To już jest konkret. Dobra, łączymy to. No i słuchajcie, tak by się to prezentowało. Także potężny, potężny wydech. No i teraz tak, to montujemy. Czekajcie, tak. O, czekajcie, tak chyba. W ten sposób. To jest ten element. Tak. I teraz to montujemy tutaj. Czyli to nam się łączy w ten sposób i w ten sposób. Okej. No i jest tutaj właśnie takie. Już nam się to nadwozie zaczyna tak zaokrąglać troszeczkę. Ten zderzak. No i w porządku. No i teraz to montujemy tutaj. No nie, słuchajcie, to do niczego innego nie służy. To po prostu wydaje mi się, że nie było innego motywu na połączenie tego, dlatego to musiało być na takich właśnie klockach, wiecie, nie? Nie chcę teraz tego rozwalać. A po prostu wydaje mi się, że nie szłoby inaczej tego po prostu połączyć. Dlatego właśnie zrobili coś takiego. I po prostu sobie. O! To dajemy tak, i to sobie po prostu siedzi, nie? No i tak, słuchajcie, na razie prezentuje się ten tył samochodu, nie? Da. Także, czy to już, słuchajcie, będzie krok na pierwszą naklejkę? Zaraz zobaczymy. To była strona 25, to już mamy. No i 26. Nie, jeszcze nie. Naklejek jeszcze nie klejmy. Tutaj znowu potrzebny jest nam taki element. Pyk. Następnie potrzebne nam są dwa takie i dwa takie elementy. I tu podejrzewam, że tu już coś będzie związanego chyba z tylnymi światłami. Jakiś montaż tylnych lamp.
Oczywiście zwracam uwagę na to, gdzie jest brzydsza strona tych klocków. No, mamy tak, z jednej i drugiej strony. Jedziemy dalej. Tutaj potrzebna nam będzie taka szara kosteczka. Jedna, jeden taki czerwony. Ten bez studa. Jedna taka piątka. Czyli dobra, to idzie tu. Nie wiem, po co właśnie ta czerwona lampa tutaj. Przecież to i tak chyba nie będzie widoczne nawet. No ale dobra, niech jest. Tutaj tak i tutaj właśnie jeszcze ta szara kosteczka. Tutaj. Ok. Następnie potrzebne nam jest taki właśnie szary element z takim światłem kwadratowym, znanym doskonale ze starszych zestawów Lego. Także tak. To idzie tu. I to idzie tutaj. Dobra. To mamy. Kolejna strona, już 30. Potrzebne nam są teraz dwa takie właśnie światełka ze studami. Czerwone. Takie kropeczki. I potrzebne nam właśnie będą, słuchajcie, jeszcze dwa takie elementy. O właśnie, i tu już widać ten ciekawy motyw, jak te światła są rozwiązane na instrukcji. Ale to zaraz wam też pokażę, jak to już zmontuję. Czyli dobra, to idzie w ten sposób, to idzie w ten sposób. I tutaj na tym białym idzie właśnie ta. Światło z Lego. Muszę je tylko postarać jakoś tak równo, kurde, przyczepić. Że ten napis Lego na tych światłach też było fajnie widać. No dobra, powiedzmy, że jest ok. Jeszcze z drugiej strony. Żeby nie był jakiś ten, żeby ten napis Lego nie był jakoś obrócony. No to też zawsze zwracam uwagę, no bo jednak światła, no to wiecie, taki dosyć widoczny element, nie? W samochodzie, więc te napisy na tych klockach też nie mogą być jakoś krzywo. Dobra, chyba jest prosto. Tak w miarę. W porząsiu i teraz potrzebne nam będzie tak. Taka śliska trójka. Patrzę, gdzie tu jest napis Lego. Jest on tutaj. O, bardzo ciekawy motyw. To już wiemy chyba, o co tutaj chodzi. No i potrzebne właśnie nam są dwa takie elementy właśnie, które pokazywałem wam już wcześniej. Bez tego studa, z taką dziurą tutaj. Także jest to pierwszy raz, kiedy w ogóle z czymś takim się w Lego spotykam, z takim elementem. No i służy nam do niczego innego, jak właśnie do zakrycia tych świateł tutaj. Coś takiego i coś takiego. No i słuchajcie, już na ten moment mogę wam pokazać, jak się to prezentuje. Tutaj jeszcze obok będą te lampy takie, wiecie, te większe. Tu będą właśnie te mniejsze. One są właśnie zakryte przez ten taki element. I tutaj będzie to po prostu światło, ten światło hamulca, nie? Po środku. Także fajnie. Ona też nie jest do końca właśnie zakryte, nie? Przez ten element. Także tak to się prezentuje. Zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej.
Dobra, strona 31, strona 32. No i tu już, słuchajcie, naklejki. Tak więc biorę, słuchajcie, pensetę w dłoń. No i tak, mam pewność, że te klocki to są na pewno dół klocka i góra, więc nie nakleję ja tych naklejek w taki sposób, że będzie do góry nogami coś. I tutaj u góry tak, potrzebna jest naklejka numer 20 Toyo Tires. Taka naklejka rzeczywiście numer 20 tutaj się znajduje. Same naklejki oczywiście są też w kolorze nadwozia. To znaczy się zobaczymy jeszcze, jak bardzo będzie od niego odbiegało, ale... Bo transparentne to są przezroczyste, nie? W sensie... No i to tutaj kleimy. Nie ma tutaj żadnych poprochów ani nic. I to kleimy tutaj na ten górny. Między światłami. Troszeczkę czy nie krzywo to poszło. Ale chyba będzie ok. Chociaż krzywo. Krzywo, krzywo. Niestety, ale dobra, zatwierdzam jeszcze tak jak jest. No trudno, no słuchajcie, ja tego paznokcia nie będę podważał, dlatego że będzie jeszcze gorzej. Także już lepiej mieć krzywo przyklejoną naklejkę, niż starać się ją jakoś odrywać i podważać paznokciem, to będzie wyglądało jeszcze gorzej. Więc niech już po prostu będzie ta naklejka krzywo naklejona. Starałem się to zrobić prosto, no nie wyszło, trudno. No i słuchajcie, dobra, zajmiemy się drugą. Tablica rejestracyjna, więc przynajmniej to postaram się nakleić jakoś prosto. I tu jest naklejka numer 19. No i taka naklejka też tutaj jak najbardziej jest. I to jest właśnie tak naklejka z tablicą rejestracyjną. I ze światłami. Chyba jest ok. Zatwierdzam. I zaraz sami ocenicie, jak to wygląda. No najgorzej nie jest, aczkolwiek no właśnie ten Toyo Tires troszeczkę idzie pod kątem. No trudno, no będzie to raziło w oczy, no ale trudno. Lepiej już tak, już zostawię to tak jak jest, mówię, nie będę tego po prostu podważał. No i słuchajcie, prezentuje się to w taki sposób. Czyli wszystkie widoczne lampy tutaj są, nie? To znaczy się prawie wszystkie, bo jeszcze tutaj będą te większe światła z tyłu. Tutaj mamy te właśnie mniejsze takie. Tablica właśnie rejestracyjna. Także ze światłem wstecznego. I ten. No i właśnie to Toyo Tires. Kurde, jak mam to pokazać, żeby ta kamerka złapała ostrość, bo naprawdę nie wiem. O, teraz już jest elegancko. Teraz to widzicie bardzo fajnie. No, jak sami widzicie, naklejka Toyo Tires i ten na GTR. No, jest troszeczkę krzywo naklejona. No. Ale okej, dobra. Ciśniemy zatem dalej. Ile już nagrywam odcinek? 19 minut. Dobre jest. No to. No mówię, no jakbym to miał podważyć paznokciem albo pensetą, to jeszcze gorzej by wyglądała taka. Próba odklejenia naklejki, no to by wyglądało fatalnie, więc już wolę zostawić krzywo naklejoną naklejkę, a nie ją odrywać. No i tutaj dobra. Potrzebne zaś są dwa takie elementy z takimi właśnie szarymi takimi elementami i dwa, czy jedno takie światełko. A nie, no to pewnie po jednej i drugiej stronie, ale to dobra, to sobie już to na wszelki wypadek zostawię, bo pewnie po drugiej stronie będziemy musieli zrobić to samo. Czyli tak, na ten szary element przechodzi tutaj światełko, które postaram się przyczepić równiutko napisami. Jak tu idzie ten napis Lego? Bo na tym oklocku one są na odwrót napisane.
Dobra. Raczej jest równiutko. Pewnie nie będzie tego i tak widać. Raczej na pewno, ale te napisy tam w tym klocku od środka, one są właśnie napisane w ogóle odwrotnie, nie? Ale ważne, że są równo. No i tutaj to montujemy tak. Do tego i tutaj mamy już o jedną stronę. No troszeczkę nam te elementy tutaj tak. Znaczy jest to spasowane, ale troszeczkę wiadomo, mogą się nam tutaj poruszać na etapie montażu, więc to trzeba mieć na uwadze, nie? Że to wszystko po prostu lata jeszcze, nie? Dobra, kolejna strona. Także ten element i ten element, no i z drugiej strony. No nie, jednak to nie jest jeszcze z drugiej strony potrzebne. Dopiero to będzie nam potrzebne w tym kroku. To sobie już tutaj przygotuję. Czyli to światło i to. A tutaj potrzebne nam będzie właśnie zabudowanie tego boku tutaj z tyłu. Więc do tego potrzebna nam będzie taka śliska L-ka. I L-ka, ale taka ścięta. Takie J właściwie. Dobra. I na tą L-kę potrzebna będzie naklejka numer 18. Także gdzieś tu jest naklejka numer 18, szukamy. Tu jest 17, tu jest 21. No jest, dobra, naklejka 18, ok. To jest to. I to idzie. W ten sposób, czekaj, przyjrzę się tylko, jak dokładnie te naklejki powinny. Jak ta naklejka tutaj dokładnie powinna iść. Czyli ten pas idzie tak. Tutaj coś takiego. No tutaj raczej nie szło, by się pomylić, no. Można by się było pomylić tylko wybierając naklejkę nie o niewłaściwym numerze. Ale. Chyba jest ok. Dobra, powoli wyjmuję pensetę. Dobra, zatwierdzam. No i dobra, no i to by było coś takiego. Tutaj ten wzór idzie tak, tak. Tak, i on się będzie tak komponował z tym błotnikiem też tutaj. Dobra, czyli to mamy. I tutaj jeszcze idzie naklejka numer 17. Którą mamy też tutaj. Coś takiego. I kleimy to tu. Kurde. Lepiej sobie tę naklejkę chyba chwycić z innej strony. Jednak moment, spróbuję tak. Dobra, chyba będzie ok. Może trochę krzywo, ale raczej tragedii być nie powinno. Zresztą, kto równo nakleje naklejki z Lego? Bo ja na pewno nie. Dobra, także tak. No i teraz tak. To idzie tu, a to idzie tutaj.
No i ten wzór nawet nam się tak spasował tutaj z tym. No. Tutaj coś takiego, tutaj ten pas. To. I to tutaj. I to tu. No, dobra. Słuchaj, tak się to prezentuje. Z tej strony. Także myślę, że najgorzej nie jest. Tutaj nam się ten wzór fajnie tak z tego błotnika skomponował właśnie w ten jeden taki trójkącik tutaj. Także jest okej. No i teraz słuchajcie, druga strona. Czyli tutaj znowu montujemy to tak. Ten element tak, to montujemy do tego. No i znowu się muszę tutaj postarać równiutko do tego klocka przyczepić ten lampkę z Lego. Dobra, chyba jest ok. Dajemy to po tej stronie. Cyk. No, już ten tył naprawdę zaczyna fajnie wyglądać. Dobra. Kolejny krok. Strona 35, strona 36. No i tutaj znowu potrzebna nam jest taka śliska L-ka, no i właśnie taka ta J-ka. Potrzebna nam tutaj będzie naklejka numer 21. No i takowa też tutaj jest. I to, czekajcie. Jak jest ta L-ka w ten sposób? Kurde, nie potrafię chwycić. Jak jest ta L-ka w ten sposób? To ta naklejka idzie i tak. Dobra. Powinno być, myślę, ok. Czyli coś takiego. I potrzebna nam będzie naklejka numer 22. Którą też tutaj mamy, jak najbardziej. I ten wzór idzie w ten sposób. Znaczy na tych klockach, no tak jak jest naklejka, no to tak według klocka kleicie, no także z tym raczej nie szłoby się pomylić, ale ja zawsze po prostu jestem uczulony na to, jak kleję te naklejki. Zawsze po prostu patrzę na instrukcję parę razy, czy ta naklejka powinna być tak, a nie inaczej. Zawsze po prostu patrzę na ten wzór, jak to ma iść, nie? No, no i tutaj idzie ok. Czyli na tym klocku, jak sobie przełożę do instrukcji, jest OK. Tak, rzeczywiście masz iść ten wzorek, no i tutaj również jest w porządku. No i dobra, no i teraz to idzie tutaj. Już zaczyna nam się ten wzór na błotniku zgrywać z tym, co tutaj jest. No i też montujemy to tutaj. No i w porządku. Także słuchajcie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wygląda to właśnie w ten sposób. Także tutaj również nam się ten trójkącik fajnie tak połączył właśnie z tym błotnikiem tutaj. Nie wiem, czy kamera złapie ostrość, może rękę przyłożę i... O, musiałbym dopiero dłoń przyłożyć, żeby ostrość się fajnie złapała. Także tak to wygląda z jednej strony. Tutaj właśnie ten tył. No kuźwa. Czemu ta kamera tak gubi ostrość? Tak właśnie to prezentuje się, słuchajcie, z tyłu. No i tak to prezentuje się z drugiej strony. A ponieważ odcinek, słuchajcie, trwa już pół godziny, to kończymy.
Także jeżeli ten odcinek się podobał, to zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie w opisie pod spodem filmu, czyli tam gdzieś na dole. No i widzimy się w kolejnym odcinku ze składania Nissana Skyline'a GTR z filmu Za szybcy, za wściekli. Także do zobaczenia.